Panie prezesie, Połaniec w ostatnim czasie przeszedł gruntowne zmiany. Została przygotowana kompleksowa oferta terenów inwestycyjnych. Jak pan ocenia tę ofertę? Znaczy, oferta jest bardzo ciekawa. Przede wszystkim to chciałem to powiedzieć, że na wskutek tego, że został niedawno wybudowany most między Połańcem i Mielcem, to ten most stał się takim łącznikiem, który zbliżył te dwa miasta do siebie, bo prawda jest taka, że my mimo bliskości tutaj w Mielcu za dużo o tej działalności takiej gospodarczej Połańca nie wiedzieliśmy. Nam Połaniec zawsze się kojarzył tylko z elektrownią, natomiast nie było takich, nie docierały do nas takie szczegóły związane z biznesem połanieckim. I podczas mojej ostatniej wizyty u pana burmistrza Połańca, no dużo dowiedziałem się, dużo zobaczyłem i było to pewnego rodzaju takim odkryciem dla mnie, że tak Połaniec się rozwija i tak duże możliwości inwestowania w Połańcu w tej chwili są. A czy są jakieś plany współpracy? Tak, my jesteśmy fundacją, która organizuje w Mielcu takie biznesowe śniadania. One zrzeszają przedsiębiorców. Przedsiębiorcy na tych spotkaniach poszerzają swoją wiedzę biznesową, mają okazję poznać się w ogóle, mają okazję nawiązać jakieś takie kontakty, które później skutkują jakąś taką dalszą współpracą. I w tej chwili powstały takie plany, żeby takie śniadanie Kubka Biznesu zorganizować właśnie w Połańcu. W tej chwili jest to wszystko na etapie takich rozmów organizacyjnych, więc tutaj o szczegółach mi trudno jest mówić. Niemniej jednak myślę, że takie śniadanie zaraz na początku przyszłego roku mogłoby się w Połańcu odbyć. I to jest z udziałem przedsiębiorców z jakiego regionu? Nasze plany są takie, żeby zaprosić tutaj przedsiębiorców z Mielca i żeby oni się spotkali z tymi przedsiębiorcami z Połańca, żeby no, jakoś starali się nawiązać współpracę, nawiązać kontakty te biznesowe, bo jak wspomniałem na początku, ten most spowodował, że to połączenie biznesu mieleckiego i połanieckiego jest możliwe. A nie wszyscy, może nie tak, że nie wiedzą, ale mają jakąś taką świadomość, że tak się dzieje. Czy przedsiębiorca jest dzisiaj bardzo wymagający? No tak, tak. Przedsiębiorca dzisiaj funkcjonuje w takich realiach biznesowych, że no musi mieć stworzone pewne warunki do prowadzenia biznesu. Z drugiej strony jednak no jest duża konkurencja i taki dobry przedsiębiorca musi umieć znaleźć w tym takim otoczeniu, w gronie tych swoich konkurentów, musi z nimi pewnego rodzaju, w pewnym sensie rywalizować, ale niemniej jednak ta rywalizacja ma być taką też współpracą, taką współpracą, która spowoduje, że ten wspólny jakiś interes, wspólny cel będzie osiągnięty. Połaniec przygotował kompleksową ofertę, jeśli chodzi o kompleksowe tereny inwestycyjne, jeśli chodzi o konkretne ulgi dla przedsiębiorcy, tworzenie bazy danych, kadry pracowniczej. Jest też szeroka promocja tej oferty. Czy to jest wystarczające? Czy przedsiębiorca oczekuje jeszcze czegoś więcej? To znaczy, ja powiem tak, że ta oferta jest dosyć interesująca, dosyć ciekawa. Przedsiębiorcy w Mielcu mają tutaj taką wiedzę biznesową, mają wiedzę właśnie związaną z tego rodzaju ofertami, dlatego że w Mielcu działa strefa ekonomiczna, czyli ta świadomość taka biznesowa tutaj jest. Natomiast jeśli chodzi o Połaniec, to ja myślę, że
to będzie skutkowało dobrymi takimi efektami, bo mamy już przykłady, czy jest jedna, no znam przynajmniej jedną dużą firmę mielecką, która inwestuje właśnie w Połańcu, w strefie połanieckiej i to jest dobry przykład. Ja myślę, że następne firmy pójdą za tym przykładem i też będą tak działały. A czy to spotkanie, znamy już wstępny termin, to będzie jeszcze w tym roku, czy to już w nowym roku? Trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że w tym roku będzie to już trudne do zrealizowania ze względu na ten okres świąteczny, który nadchodzi. Ja sądzę, że na początku przyszłego roku dojdzie do tego spotkania, ale szczegóły ustalamy w tej chwili, dogrywamy wszystko, więc tu trudno mi jest powiedzieć. Mogę tylko zapewnić, że my wszystko zrobimy jako fundacja, jako kubek biznesu, żeby do takiego spotkania jak najszybciej doszło. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.